Rysik szuka przyjaciół. Nie znam nikogo na tej ulicy, ale chcę znaleźć przyjaciół. Co mam zrobić? Ale upał. Mam teraz ochotę tylko na... Lody na patyku? Proszę, kluczyku, lody dla ciebie. Dzięki, Karmelu. Nie ma za co. To koci dzień dobrych uczynków. Dobry z ciebie, kumpel. Jak miło. Robiąc dobre uczynki, znalazłbym przyjaciół. Ale nie mam śmiałości. O, już wiem! Leć, samolociku! Odszukaj kota w potrzebie! Au! Aucz! Jestem Rysik. Dopiero tu przyjechałem. Szukam przyjaciół, bla, bla, bla. Spełnić dobry uczynek, bla, bla, bla. Ten Rysik mógłby się przydać. Zrobiłbym mnóstwo dobrych uczynków. Hej, ty! Ty to napisałeś? Tak. No to dopisało ci szczęście. Jestem boss. Mam bardzo dużo przyjaciół i... i urządzam dzień dobrych uczynków. Wow! Ja jestem Rysik. Mogę być twoim przyjacielem, boss? Oczywiście. Od teraz jesteś moim przyjacielem i pomocnikiem. Wsiadaj. Jak miło. Dokąd jedziemy? Jedziemy zrobić mnóstwo dobrych uczynków. Świetna próba, arcykotki. Dobra, Lampo. Wszystko gotowe. Spełniajmy dobre uczynki. Hej, a gdzie Klopsik? Tu jestem, Pingu. Mój pierwszy dobry uczynek jest taki, że wziąłem kluski babci dla nas wszystkich. Mam taki plan, Rysiku. To jest Igor, koci siłacz. Proponuję wysłać mu list z prośbą, by komuś pomógł. Jestem gotów. Co mam napisać? Drogi Igorze, tu Karmel. Potrzebny mi worek cementu do robienia lodów. Przynieś mi go do fabryki i wsyp wprost do miksera. Gotowe. Igor zrobi dobry uczynek dla Karmela, prawda? Tak, oczywiście. Wow, to jest przyjaźń. Karmel chce ode mnie cement do robienia lodów? Igor nie rozumie, ale pomoże. Czas przygotować lody. Karmel, oto worek cementu do lodów. Ha? Igor, coś ty narobił. Arcykotki, czy testowanie lodów to byłby dobry uczynek? Igorze, czemu wsypałeś mi beton do miksera? Lody się zamieniły w twardą skałę. Z drugiej strony, betonowe lody są ciężkie. Prosiłeś o beton, no to Igor dał ci beton. W czym problem? Nie, no ja tego nie pisałem. A może ktoś chciał ci tylko zrobić kawał? Ale Milady, dzisiaj jest dzień dobrych uczynków. Masz rację, Pilu. Igor chciał ci pomóc, a teraz twoja kolej. Daj mu sztangę do ćwiczeń. Arcypomysł, Lampo. Bardzo się cieszę, że mogę pomóc. Igor też się raduje. Za mną, arcykotki. Poszukajmy jeszcze kogoś, komu możemy pomóc. Rysiku, masz ten nowy liścik? Tak, boss. Pomaganie tobie jest cudowne. A co to? Cześć, gliniarzu. Przyjedź natychmiast na moją farmę i wystrasz ptaki z zabawkową myszką. Stary kłosek wzywa. Jadę na wieś na farmę. Spójrzcie, arcykotki. Gliniarz ma liścik, tak jak miał Igor. Może to kolejny kawał? Zaraz się przekonamy, milady. Jazda za gliniarzem. Sio, zostawcie moje ziarna. Ha! Co ty tutaj robisz? Cześć, kłosku. Przybyłem z pomocą. Ptaki, Asio, wracajcie do gniazd. Nie martw się, kłosku. Wypłoszę stąd ptaszyska już za chwilę. Ja! Moja myszka, moja! Hej, nie zbawisz ich tą myszką. To działa tylko na koty. Naprawdę? Ale kłosek mnie prosił. Koci przyjaciele, zostawcie to mnie. Cześć, małe ptaszki.
Słyszałyście kiedyś krzyk prehistorycznych motyli? Dzięki, Filu. Glino, coś ty wymyślił. Przecież prosiłeś. Ja? Ja tego nie napisałem. Ktoś usiłuje popsuć nam dzień dobrych uczynków. Lampo, musimy odkryć, kto pisze te wiadomości. Moje wąsiki mówią, by pojechać tędy. Cześć, kluczyku. Proszę przykręć antenę zmieniającą częstotliwość do robota do sprzątania. Edison chce pomocy. Jej, chętnie przyniosę mu moją antenkę. Jej, teraz kluczyk ma szansę pomóc Edisonowi. Właśnie, Rysiku. A teraz... zobacz. Tak się cieszę, boss. Dzięki nam wszystkie koty świata sobie pomagają. No nie, nie, Rysiku, to dzięki tobie. A zwłaszcza ten kawał. Dobry uczynek. Mój robot posprzątał laboratorium, lecz niestety nie znalazł zaginionej żarówki. Oj, co się dzieje? Teraz chodźmy. Na pomoc! Jak ja mam to zatrzymać? Spójrzcie, nowy kawał! Arcykotki, trzeba wyłączyć robota. Klopsik ma na to sposób. Kluseczki babci Piny! A to sekret klusek mocy od babci Piny. Totalny pełen smaku dla ciebie i rodziny. Gorące kluski. Dziękuję, arcykotki. Kluczyku! A? Zmieniłeś mi robota w potwora do bałaganienia! Ale, Edisonie, poprosiłeś mnie o antenę zmieniającą częstotliwość. Tak napisałeś. Kluczyku, Edisonie, ktoś pisze takie liściki, żeby robić sobie z nas żarty. I nadal nie wiemy kto. W każdym razie, kluczyku, pomogłeś mi. Tej żarówki szukałem wszędzie. Ale arcykotki muszą znaleźć winnego, zanim spowoduje nowe szkody. Boss, chętnie zrobiłbym coś jeszcze. Byłeś świetny, Rysiku. Teraz pisz, co ci mówię. O nie, przebite koło. Już nie możemy robić dobrych uczynków. Trzeba zmienić oponę. Rysiku, co tam napisałeś? Nie martw się, boss. Twoi przyjaciele na pewno zaraz zjawią się, żeby ci pomóc. Lady Smuś, leci nowa wiadomość. Potrzebujemy nowej opony do przyczepki. Czekamy przy wejściu do parku. Kto napisał ten list? Nie mam pojęcia. Chodźmy to sprawdzić. Po co wysłałeś wiadomość? Ależ, boss, przecież sam mnie tego nauczyłeś. O nie, arcykotki! Cześć, boss! Więc to ty potrzebujesz opony. I to ty wysyłałeś te listy. Nie, to ja. Nazywam się Rysik. Cześć, Rysiku. To naprawdę ty pisałeś wiadomości? Tak, bo bardzo chciałem pomóc. Boss to mój przyjaciel, a ja pomagam mu w dobrych uczynkach. Nie! W dobrych uczynkach? Nie znoszę ich. Rysiku, może nie wiedziałeś, ale wszystkie uczynki bossa to złośliwe żarty. No, chociaż tym razem nam pomogłeś. Dałeś arcykotkom szansę raz w życiu pomóc sobie, boss. O nie! Nie chcę od nikogo pomocy, a zwłaszcza od was.
Bardzo mi przykro, arcykotki. Chciałem wszystkim pomagać i dzięki tym liścikom znaleźć przyjaciół. Mam chyba arcypomysł! Rysiku, czy pomożesz nam i napiszesz razem z nami zaproszenia na nasz koncert? No pewnie! Boss, arcykotki zapraszają cię dzisiaj na swój koncert? Nie będę słuchał tej trzeciorzędnej muzyczki! Hej, boss! To może nam daj to zaproszenie? To będzie twój dobry uczynek! Mam dosyć was i dobrych uczynków! Już ja wam zaraz zaprezentuję jakiś dobry kawał! Witam futrzaną zgraję! Nasz koncert dobrych uczynków zaraz się rozpocznie! Zanim zaczniemy, prosimy o oklaski dla kogoś, kto wypisał zaproszenia nowego kolegi Rysika, mistrza pisania listów z naszej ulicy. Gotowi, arcykotki? I la!